Spektra pełna rozrywki. Teraz filmy i seriale od Netflix w pakiecie z internetem tylko za 59,99. A Netflix na pół roku w prezencie. Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl. Też tak macie, że chcecie, żeby wszystko, co was otacza, było piękne, harmonijne, bajkowe. Też tak mam. Ale jak to w życiu i przyrodzie bywa, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. O, chociażby ta butelka z etykietą kontra romantyczne ujęcia, które miały pokazać koncepcję światła, które przenika przez szkło i wodę. A co do samego światła, to wyraźnie widać, że razi mnie prosto w twarz i nawet z botoksem ciężko byłoby się nie skrzywić. Postanowiliśmy wyruszyć w dalszą drogę, ale już na samych ujęciach. Widzicie, że pogoda, mówiąc najogólniej, nie była zbyt łaskawa. Ale idąc dalej tokiem filozoficznych dywagacji, jeśli spotykają nas przeciwności losu, to może warto zagrać im na nosie. No i takim sposobem znowu wkroczyliśmy na właściwe tory, albo raczej do windy. I to takiej z prawdziwego zdarzenia. Dobra, sytuacja wygląda tak. Zakładam kask. Czyli coś, co kochają wszystkie kobiety. Nakrycia głowy, kaski i włosy, czyli idealne połączenie tego typu. No i co? Jedziemy. Mam nadzieję, że wszystko skończy się szczęśliwie. O, mam. Jesteśmy w kopalni, czyli górnicy, czyli mężczyźni. Tak właściwie, no trudno się dziwić, że ten zawód kojarzy się głównie z mężczyznami, ale jest jedna kobieta, wyjątkowa, która jest akceptowana w tym środowisku, no a raczej nawet czczona i otoczona ogromnym szacunkiem. Jest to Święta Barbara, no i jako Święta Barbara to Basia, a jestem Basia, no to nie miałam innego wyjścia i muszę ci opowiedzieć po prostu o tym mniej więcej. Jakie miała życie, jak to przebiegało. I żeby w takiej pigułce to ująć, to może warto by spojrzeć na figurę Świętej Barbary. No bo zobacz, figura Świętej Barbary, zresztą jak każda figura świętych, ma swoje przymioty. I tutaj Święta Barbara trzyma kielich, miecz i wieżę. I to są tak właściwie trzy wskazówki, które pokażą ci, o co chodziło w tym fenomenie Świętej Barbary. Otóż historia zaczyna się bardzo dawno temu, bo w III wieku, kiedy Święta Barbara przychodzi na świat dzisiejszej Turcji, dawna Nikomedia, i tam tak właściwie chrześcijaństwo było piętnowane. To była jedna z ulubionych rezydencji cesarzy rzymskich. No i na domiar złego Barbara przychodzi na świat w pogańskiej rodzinie, gdzie jej ojciec był dosyć bogatym i wpływowym człowiekiem. No i kiedy dowiedział się, że Święta Barbara umiłowała sobie chrześcijaństwo, to delikatnie mówiąc zdenerwował się i postanowił sam być jej prześladowcą. I początkowo zamknął ją właśnie w wieży, gdzie według podań i legend była chłodzona. Tam w tej wieży
miał przyjść do niej anioł trzymający kielich z hostią, czyli tak właściwie symbole Eucharystii, aby udzielić komunii świętej Barbarze. I później cała ta historia doprowadza do tego, że była ona torturowana, wydana Rzymianom, a na końcu ścięta przez samego ojca. I myślę, że z tego powodu właśnie jest to historia rozsławiona właściwie na całym świecie, dlatego że ojciec zabija córkę właśnie dlatego, że chciała być wyznawczynią chrześcijaństwa. I dlatego ten miecz. Ale no tak, ale jaki to ma związek z górnictwem? Otóż w tej legendzie jest taki mały fragment, który mówi o tym, że święta Barbara, uciekając przed ojcem, schowała się w skałach, które się przed nią rozstąpiły, czyli właściwie górotwór rozstępuje się przed uciekającą przed ojcem Barbarą. To jest właśnie ten symbol, który jest powiązany z górnictwem. No ale oczywiście święta Barbara jest patronką dobrej śmierci, czyli wszędzie tam, gdzie wykonuje się prace niebezpieczne, czyli saperzy, marynarze, górnicy, żołnierze i tak dalej, te wszystkie zawody są poświęcone właśnie świętej Barbarze. Także mamy tutaj figury, przedstawień jest kilka. Jedno jest takie piękne, błyszczące, ceramiczne, natomiast jak przejdę dalej, to zobacz, jest też święta Barbara, która jest wykonana w całości w węglu, czyli w tym podstawowym budulcu i w tym podstawowym materiale geologicznym, który się znajduje właściwie niemal tutaj wszędzie. Jeśli ktoś powie, że kopalnia jest ciemna i ponura, no to z pewnością będzie miał rację. Ale czy jeśli ja powiem, że kopalnia jest piękna i kolorowa, to też będę miała rację? Zdecydowanie tak. Zresztą zobaczcie sami, bo to jedno z najpiękniejszych artystycznych doświadczeń, które czeka tutaj na każdego. Przygotowujemy się do malowania, ale zobacz, kropelki, które się pojawiły na płótnie, to na pewno nie jest ani olej lniany, ani farba, tylko woda. Woda, która tutaj jest dosłownie wszędzie i to jest dowód na to, że nawet nie wiemy skąd to się wzięło, ale jest. Dobra, zaczynam malować, ale zanim zacznę malować, to mam tutaj skrzyneczkę. Skrzyneczkę, która pozwoli mi tak właściwie wykorzystać farbę. Zazwyczaj jest to paleta artystyczna i w moich poprzednich nagraniach ta paleta była widoczna, ale z racji takich, a nie innych warunków kopalnianych, nietypowych również dla mnie, mam taką właśnie blaszaną skrzyneczkę, którą można zamknąć i właściwie nic się nie pobrudzi, jeśli ktoś tak właściwie, jeśli chciałoby się malować w plenerze, no to takie rozwiązania może niezbyt artystyczne wizualnie, ale na pewno praktyczne są istotne. I mam tutaj oczywiście olej lniany, który posłuży do rozrobienia farby, bo będę nakładać farby olejne, a farby olejne wymagają tego, żeby rozcieńczać je, mówiąc najprościej, właśnie takim olejem lnianym. Dobrze, żółcień mamy, karmin mamy, może trochę jeszcze pomarańczowego odcienia. Wszystkie farby oczywiście będziemy mieszać i tak właściwie z tych farb uzyskamy mniej podstawowe kolory. No i oczywiście ja się już ubrudziłam, nie wiem czy to kamera uchwyci, ale no takie jest poświęcenie artysty, także zawsze trzeba pamiętać, żeby ewentualnie później mieć szare mydło, żeby sobie tą farbę olejną zmyć. Także kilka takich technicznych wskazówek. No i ja już mogę sobie przystąpić do malowania. Mam kilka ulubionych pędzli, wzięłam je sobie ze sobą. Zaraz pokażę, jak one wyglądają. Postanowiłam, że namaluję tutaj coś ożywionego. To znaczy, znajdujemy się w surowym klimacie, w surowych murach, w kopalni, gdzie przydałoby się dodać element ożywienia i takiego uroczystego ożywienia, które jest tutaj widoczne chociażby w czasie takich świąt jak Barbórka. 4 grudnia górnicy świętują swoje największe święto, Barbórkę, i właśnie wtedy pojawia się tutaj orkiestra. Także zacznę malować od nakrycia głowy
dwóch górników, którzy sobie grają na naszym właściwie artystycznym obrazie. Malujemy w ciszy, a może warto by posłuchać tak właściwie tego, co niesie się z tego obrazu, czyli tej pięknej muzyki, która rozbrzmiewa tak właściwie w święto świętej Barbary, święto górników, czyli po prostu najlepiej posłuchać. Dobra, na jakimś etapie już to jest, natomiast co jest ważne i właściwie chyba najważniejsze na tym obrazie, to dokładnie to, co mam tutaj na tym kasku bezpieczeństwa, czyli symbol górnictwa, pyrlik i żelazko. No musi się to znaleźć koniecznie na tych nakryciach głowy, no i najwyższy czas, żeby jednak to tutaj na miejscu w kopalni namalować. Mam drugi kask i ten kask mi posłuży jako wzór. Także przerysowuję ten symbol. No. Prosto z wyposażenia kopalni Guido. Czyli super. Okej. Żelazko jest i jeszcze pyrlik. No super. Teraz mogę spać spokojnie. Mówi się, że po burzy zawsze wychodzi słońce. No i tak też było w naszym przypadku, dlatego postanowiliśmy pokazać Wam coś niezwykłego. Dobra, i zbliżamy się do punktu kulminacyjnego z moim artystycznym przybornikiem. No i jeszcze ostatnia przeszkoda. Ops. No i jesteśmy. Coś pięknego. I teraz gdzie tu się ustawić? Zaraz zobaczymy. Może tutaj, może w słońcu, tak kusi, żeby w tym słońcu troszeczkę być. Ale zobaczymy, będziemy myśleć. Na razie czas na podziwianie tej pięknej architektury. No coś pięknego, polichromie. Doczytałam, że to jest styl neogotycki, skandynawski. I co ciekawe, Skandynawia dzisiaj w ogóle nie kojarzy nam się absolutnie z takim przepychem form, raczej z ascetyzmem, z prostą formą, z jasnymi barwami, z drewnem, z naturalnymi jakimiś materiałami stosowanymi w architekturze, a tutaj jest zgoła inaczej. Czyli tak naprawdę Skandynawia, zgodnie z naszymi poszukiwaniami, niekoniecznie musi być prostą, ascetyczną formą, a czymś tak pięknym. Niesamowite. Farby są. Teraz sztaluga. Sztaluga. I na niej już płótno. No idealny warsztat artysty w takich warunkach. To jest naprawdę rarytas, żeby malować. Teraz pędzle. Ja myślę, że wezmę pędzle te, które towarzyszyły nam w kopalni, bo idziemy tym samym tokiem, więc może to będą te. No.
No i możemy pomału zacząć. Ale najpierw inspiracja. Dobra, zrobiłam szkic i mogę już teraz przystąpić do tego, co jest właściwie najistotniejsze w tym wszystkim, czyli tak jak właściwie w tej sali najistotniejsze są witraże, no bo cały ten urok powodują. Sztuka tworzenia witraży to naprawdę skomplikowany proces wkładania tych kawałeczków szkła, tych drobinek w ołowiane ramki zgodnie ze starą sztuką. No jest to prawdziwy majstersztyk. Ja mam troszkę ułatwione zadanie, no bo jednak mam tu tylko płótno i pędzel. Zadziwiająca jest ta stylistyka tego pomieszczenia, ponieważ jest tu tyle różnych form i tyle różnych ornamentów, że mogłoby się wydawać, że będą one przytłaczać widza. Ale tutaj to wszystko współgra ze sobą i stanowi pewnego rodzaju uzupełnienie. No to jest właśnie ten kunszt i ten majstersztyk tak zwany, żeby z tej różnorodności form jednak wyciągnąć jakąś spójność. No i oczywiście neogotyk, czy też sam gotyk, to oczywiście witraże. Czyli mamy tutaj kolejny element, który do tej stylistyki nawiązuje. Ta Skandynawia, jak już wcześniej powiedziałam, nas trochę zaskoczyła, ale neogotyk już mniej, można by powiedzieć, że zaskoczył nas formą, a nie samą obecnością tutaj. Ja tak maluję, ale ja co chwilę zerkam na te piękne ornamenty i nie mogę się nadziwić. Tu trzeba po prostu być i na to popatrzeć. Tu myślę, że już nic więcej chyba nie da się powiedzieć. To już po prostu zapiera dech, jak się patrzy na to pomieszczenie. Szkło jest pięknym elementem sztuki, a witraż jego niezwykłą kontynuacją w architekturze. Bo obojętnie, czy jest słońce, czy deszcz, to światło wpadające przez niego zawsze będzie miało jakiś kolor. I może o to właśnie w życiu chodzi, żeby miało kolor. Thank you.
namaluję obraz. Zamkniętymi oczami pójdę przez świat. W miniony weekend 11 i 12 sierpnia przy bielawskim kempingu Sudety już po raz kolejny odbyło się regałowisko Reggae Rock Festival. W tym roku na scenie wystąpili m.in. Wawa Muffin, Habakuk, Ralf Kamiński czy T-Love. Kątem organizacyjnym na pewno wszystko przebiega jak na ten moment perfekcyjnie. Scena, akustyka, oświetlenie na najwyższym poziomie. W mojej ocenie dobór wykonawców też adekwatny do tego, co sobie postawiliśmy za cel, czyli zmiksowanie troszeczkę muzyki reggae, tej, która była dotychczas głównym nurtem tego festiwalu, z wykonawcami muzyki pop, muzyki rock, tak żeby celować tym festiwalem nie tylko do fanów muzyki reggae, ale także do takiej zwykłej publiczności, która lubi dobrą muzykę. Stąd też właśnie dzisiaj występy Ralfa Kamińskiego, zespołu T-Love. No i mam nadzieję, że to, co pokazało wczoraj, że ta frekwencja jest o kilkadziesiąt procent wyższa niż rok wcześniej, gdzie też trzeba przypomnieć, fatalne warunki pogodowe były, ściana deszczu. No to tak jak powiedziałem, perfekcja organizacyjna plus perfekcja pogodowa. Mam nadzieję, że to się przerodzi na dobry wynik też i finansowy. Ta impreza się dzieje, jesteśmy przygotowani na 100% organizacyjnie, technicznie, jeśli chodzi o artystów również. Jak z frekwencją? No na pewno jest większa niż w zeszłym roku, no to chyba widać. Państwo też macie odniesienie względem tego, co się działo w zeszłym roku. Na pewno wpływ ma na to pogoda. W zeszłym roku tragiczna sobota, kiedy to w trakcie koncertu Kultu mocno padało, więc to nam odstraszyło wtedy sporą grupę publiki. No w tym roku ta pogoda jest idealna, sprzedaż cały czas trwa, ludzie przychodzą. No wiadomo, człowiek jest pazerny, chciałoby się, żeby tych osób było więcej, ale budujmy klimat, budujmy tą dobrą atmosferę na przyszłe lata. Salam alejkum, szalom. Niech to bezpłynie tutaj na każdy dom. Salam alejkum, szalom. Niech to bezpłynie tutaj na każdy dom. Muzyka musi łączyć, więc to, że regałowisko zmienia się w Reggae Rock Festival, ja w tym nic nie widzę złego, wręcz przeciwnie, rozszerza to pewne horyzonty i organizacyjne, ale też dla odbiorców, to jest większa grupa docelowa, która może do nas trafić i tak samo się fajnie bawić, tak jak fajnie się wczoraj bawili na Asfadzie, a zaraz 15 minut po koncercie Asfadu na całkiem innym koncercie Łydki Grubasa, więc muzyka niech nas łączy i nie dzieli. Te gwiazdy, które występują na scenie, one też bardzo, bardzo często, już nawet z samych prób, wrzucają w media społecznościowe różnego rodzaju filmiki, jakieś posty. I informacja o kempingu Sudety krąży już naprawdę w wielomilionowych zasięgach. I to później się przekłada na ilość turystów, ilość gości, które odwiedzają to nasze miejsce. Nie ukrywam, też zasilając budżet gminy, bo oferta turystyczna jest tak przygotowana, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, czy to w zakresie gastronomii, czy turystyki takiej aktywnej, czy rekreacyjnej. Więc festiwal Regałowisko też promuje kemping Sudety jako miejsce do wypoczynku, do rekreacji. Tego gra w mojej duszy, niezbędne po to, by postawie tego świata poruszyć. Tego gra w mojej duszy, potrzebne, by miłość serca wykruszy. Ten projekt to było wyzwanie, gdzieś tam cały czas jest, bo każdy koncert to jest sprawdzian i pomimo, że zagraliśmy dobre ponad 100 od roku tych właśnie koncertów, baleckich trochę show, spektakli, to cały czas jest to jakiś rodzaj sprawdzianu, bo to musi być mega skupienie, ale ja lubię wyzwania i na maksa chciałam przy tym projekcie właśnie nauczyć się tańczyć, jak najlepiej jest to możliwe w moim przypadku i spróbować tego i jest to możliwe, no. Ja grałem tu dwa razy, raz z moimi kumplami z Habakuka, raz z T-Love'em graliśmy kiedyś taki repertuar czysto reggowy. Szkoda, ale taki wielki boom reggae troszkę opadł, ale dalej są fani, bo był taki moment, że Ostruda i Bielawa to były bardzo ważne festiwale, ale dobrze, że one przetrwały.
przyjeżdżały gwiazdy z całego świata. Mówię, tutaj teraz z tego co widzę, to jest Reggae and Rock Festival, dlatego tu gramy, no bo kochamy reggae i w wielu naszych utworach jest inspiracja reggae, ale gramy rock and rolla. Przychodzą ludzie różnej generacji, często, bardzo często ojcowie, matki z dziećmi. I to nawet jest no, pewien sukces, duży sukces dla zespołu, że jest bardzo szeroki rozrzut pokoleniowy. Ja wierzę w proste życie, które jest. W takich festiwalach występu, na takich festiwalach, gdzie ludzie na przykład kochają muzykę przede wszystkim w innym stylu, czyli rockową bardziej czy reggową, żeby też ich jakoś tam przekonać, co nie, że pomimo, że ktoś jest z innej bajki, to ta bajka też może być ciekawa i że też ciekawe zobaczyć. Ja na przykład lubię zaglądać do innych styli muzycznych, do innych bajek, więc mam nadzieję, że też osoby, które kochają inny styl muzyczny, również jakby zaciekawiły się tym projektem. Musi się zmieniać, no gramy 40 lat na scenie, więc widziałem już różne zmiany. Po 5 latach wróciliśmy i nawet te 5 lat pokazuje, że zmienia się szybko wszystko, nośniki się zmieniają, sprzedaż fizyczna spada, głównie wszystko idzie w cyfrę, mody się zmieniają, gwiazdy się zmieniają, musi tak być. Widzowie telewizji sudeckiej, tak tu pięknie, że można i oglądać telewizję, i można widzieć, co jest za oknem. Pozdrawiam wszystkich widzów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji sudeckiej, dobrej muzyki i wszystkiego dobrego. Cześć.